Witam Państwa bardzo serdecznie i ubolewam, bo to nasze ostatnie spotkanie w internecie. Z okazji filmowych obrazów popkultury, przy okazji temat bardzo adekwatny, bo otóż film o internecie. I przypominam, że za tydzień o 17 we wtorek spotykamy się w kinie, żeby wspólnie obejrzeć film. Ja się bardzo na to cieszę, bo będziemy mieli okazję się zobaczyć. Także liczę na to, że przybędziecie licznie na ten nasz pokaz w kinotece. No a po nim sobie trochę może o tym filmie porozmawiamy. I cóż, no i tak zakończy się nasza. Piękna współpraca na poziomie przynajmniej samych zajęć, no a potem sprawdzanie Waszych prac i, i oceny wędrujące do USOSA w trybie pilnym, więc będzie mi miło się z Wami spotkać w prawdziwym świecie. Chociaż zaczepiają mnie różne osoby ostatnio w różnych miejscach, więc pewnie część z Was to właśnie, właśnie uczestnicy naszych zajęć, także bardzo, bardzo mnie to zawsze cieszy. Do rzeczy. Film, z którym dzisiaj mamy do czynienia, jest dosyć krótki. Jest to film, że tak powiem, zastępczy, bo w planie zajęć mogliście zobaczyć inny tytuł, ale niestety prawa do niego nie obowiązują w tym momencie. Nie możemy go Wam udostępnić, nad czym ubolewam. Ale myślę, że film Wirtualna Sobowtórka zaspokoi, że tak powiem, częściowo przynajmniej, albo wstępnie tematykę, z jaką tutaj mamy do czynienia, czyli kwestie Istnienia internetu i jego wpływu na nas jako jego użytkowników, uczestników internetowego życia, ale też na samą sferę przedstawieniową, na media, na to właściwie, jak sam internet bywa prezentowany, w jaki sposób można do niego podejść i też jakim jest narzędziem dla twórców innych opowieści, żeby właśnie się do niego odnieść. I na tym chciałabym się skupić, bo mm, może już tutaj odpalę te nasze obrazeczki. Sekundeczka. Coś tutaj. Oczywiście sobie pomieszałam na sam koniec. Miniaturki. O, tak jest. Teraz będzie dobrze. Mhm. Tak, to jeden z powracających obrazów w tym filmie. Właściwie taki definiujący trochę, z czym mamy do czynienia, czyli sfragmentaryzowana. Właściwie wiedza na nasz temat rozsiana po całym internecie może złożyć się na jakąś wizję naszej osoby. Tutaj, oczywiście w ramach eksperymentu Hansa Bloka i Morica Rizewika to jest tworzenie pewnej postaci, że tak powiem, na wzór zwyczajnej dziewczyny, takiej jak, jak wy, czy czy ja czy nasi znajomi czy po prostu osoby mijane na ulicy właśnie za pomocą jej takiego internetowego footprintu stworzenie jej jakby Doppelgängera właściwie bo to jest to słowo i ono dzisiaj też nam powróci na zajęciach pewnej wersji pewnej wizji która jak się okazuje na przestrzeni filmu jest bardzo adekwatna do rzeczywistości i to jest właściwie najciekawszy aspekt tego filmu, bo mam wrażenie, może wy też oglądając ten film, że tutaj trochę zabrakło konceptu, co poza tym można by jeszcze w tym filmie pokazać, więc twórcy przeszli się, że tak powiem, po internecie, również różnymi utartymi szlakami. I zwrócili uwagę na to, jakie są taką analizę słod, szanse, zagrożenia, blaski i cienie internetu, jego potencjał właśnie taki bardziej społecznościowy, czy wspólnotowy, czy pomocowy, który nie jest specjalnie eksplorowany, no i właśnie jego wymiar mroczny, który dla wielkich korporacji czy wielkich prowajderów, że tak powiem, treści czy też platform, jest ulubionym sposobem. Jakby eksplorowania nas, jako um, tych, którzy mają um, to, co najbardziej jest potrzebne um, właśnie w internecie, czyli czas i uwaga, no bo to też o tym jest um, jak najbardziej film o, o, o gospodarce i ekonomii, uwagi. Tutaj ta opowieść jak najbardziej się toczy. Więc cała ta reszta to myślę, poza właściwie eksperymentem twórców, może być dla Was powtórką z wiedzy, którą już macie. Ale faktycznie tak jest, kiedy zaczynamy opowieści o internecie, to one dotykają najczęściej tych samych w tym momencie wymiarów. Gdy mowa o kinie dokumentalnym, to zazwyczaj. Sposób opowiadania w takich filmach to są jednak gadające głowy, różnego rodzaju eksperci, których stanowiska to często ciągi cyfr albo nazwy, które związane są właściwie z funkcjonowaniem w świecie tak zwanej. Pracy niematerialnej, czyli działania na, na w przestrzeni usług, sieciowania i tego rodzaju spraw. Praca niematerialna to właśnie takie określenie, które też ma swoje cienie i blaski, i dotyczy pracy, z którą trudno się jest zidentyfikować, bo nie widzimy jej takiego materialnego efektu. To jest takie pojęcie, które pojawia się w różnego rodzaju pracach dotyczących, pracach, pracach dotyczących pracy dzisiaj i też często mamy do czynienia tutaj z takimi, nie mówię, że eksperci zatrudnieni w tym filmie są, są właśnie takimi postaciami, ale często mamy do czynienia właśnie z takimi pracami, które są w pewnym sensie zbędne. David Greber nazywał je bullshit jobs. Myślę, że sami sobie to jesteście w stanie przetłumaczyć. Powstała nawet polska wersja jego książki na ten temat, wydana przez Krytykę Polityczną. Zachęcam, żeby się z nią zapoznać, bo to właśnie jesteśmy w tej sferze różnego rodzaju dziwnych powiązań, analiz. Tak opowiada się w filmach dokumentalnych często o internecie, zwracając też uwagę oczywiście na jego ten potencjał nazwijmy to działania przeciwko użytkownikom albo oddolnych. Różnych akcji, które pozwalają użytkownikom przechwycić różne narzędzia po to, żeby działać na rzecz dobra ogólnego, nazwijmy w takim właśnie duchu dzielenia się i współpracy. My na naszych zajęciach pokazywaliśmy już bardzo różne filmy dotykające tematyki technologii i internetu, od takich rzeczy jak influencer w pogoni za lajkami. Przez instagramową rodzinę, czyli właśnie rodzinę młodej dziewczyny z Niemiec, która jest tiktokerką i zarabia krocie na reklamowaniu różnych rzeczy i utrzymuje całą rodzinę, co oczywiście wpływa na, na też jej życie takie prywatne, osobiste. Bardzo też ciekawy film, też różne filmy poświęcone. Internetowym Gwiazdom, też film o Bellingcat, czyli takiej organizacji zajmującej się Właściwie internetowymi, dziennikarskimi śledztwami w różnych sprawach. Także tych oblicz internetu, że tak powiem, w, w filmie dokumentalnym znajdziemy całe mnóstwo. I one właśnie mają ten powracający aspekt. Gadające głowy, wypowiadające się na ten temat, też jakieś osoby klikające i pewne obrazowanie tutaj ma taki klasyczny wymiar. O tyle jest to ciekawe właśnie w filmie Wirtualna Sobowtórka, że tutaj mamy do czynienia z tą całą akcją, z tą inscenizacją, z skonstruowaniem tej rzeczywistości, trochę jak w serialu Próba Generalna Necena Fildera, który serdecznie Wam polecam, gdzie właśnie dla, na potrzeby. Hmm, Działania samego Natana Fildera i jego podopiecznych, że tak powiem, tworzone są nowe rzeczywistości. Trochę tutaj mamy do czynienia z tym, kiedy powstaje to mieszkanie, kiedy właśnie ta aktorka tak wciela się i przygotowuje do odegrania roli głównej bohaterki. I to jest jakoś interesujące. Cała reszta, tak jak mówię, myślę, że może być powtórką. Ale warto też przypomnieć, że ci sami twórci, twórcy, czyli. Rizewek i blog stworzyli film pod tytułem Czyściciele Internetu. Bardzo też taką bijącą na alarm opowieść o, o internecie i jego mrocznych wymiarach, a konkretnie o tym, że o osobach, które w odległych krajach Azji Południowo-Wschodniej siedząc godzinami przy Komputerach w takich małych kubikach decydują o tym, które treści mogą zostać opublikowane w sieci, a które nie, kierując się właściwie pewnymi zasadami, jakie mają wytyczone, ale też własną moralnością, etyką, decyzją. My poznajemy tych owych sprzątaczy Internetu, bo to są osoby, przed, którymi, przed których oczami przewijają się niezliczone ilości obrazów, czasami bardzo drastycznych, które nie mogą wejść do Internetu. No i tutaj właśnie. Yy, też poznajemy historię osób, których treści zostały wyczyszczone. Są to i artyści, i też różnego rodzaju działacze społeczni, którzy używają internetu. Bardzo interesująca opowieść, właśnie przeprowadzona w ciekawym kluczu, bo tutaj mamy takie ujęcia, jak właśnie trochę z Blade Runner'a, z, z filmów science fiction, z thrillerów politycznych. Więc tutaj udało się twórcom naprawdę stworzyć angażującą, wciągającą opowieść z takim suspensem. Warto, żebyście kiedyś ten film sobie zobaczyli, bo. On też pokazuje to, czym jest internet i w jaki sposób na nas działa w, w szerokim sensie, y, jakie w nim procesy zachodzą, ale właśnie czyni to w sposób bardzo, taki bym powiedziała, elegancki i bardzo adekwatny też jest sposób pokazywania tej historii do, y, do jej tematyki. Nie mówię, że ten film jest lepszy. Aczkolwiek myślę, że na dłużej może zostać z nami niż, niż wirtualna sobowtórka, której, no, tak jak już mówiłam, będę to powtarzać, najciekawszym aspektem jest właśnie ta, ta inscenizacja, nazwijmy to tak. No i w tym kontekście, że internet sobie funkcjonuje w jakiś sposób, a my jesteśmy jego uczestnikami czy użytkownikami, pojawia się taki, po prostu przesunę sobie tutaj, bo to jest... Bardzo adekwatne, jednak w tym momencie. W internecie nikt nie wie, że jesteś kotem. Oczywiście to jest wariacja na temat słynnego mema i obrazka właściwie z, z prasy, nawet drukowanej. W internecie nikt nie wie, że jesteś psem. Czyli tutaj otwiera się całe pole też do, do opowieści na temat tego, że w internecie możemy być kimś innym niż. W rzeczywistości. Badania psychologów i badania internetu wskazują, że rzadko jednak stwarzamy alternatywną no, wobec swojej własnej persony w internecie. Raczej jesteśmy tym, kim jesteśmy, i na, czy na forach, czy w różnych sytuacjach takich społecznych, raczej jest to kontynuacja. Świetnie piszą o tym Patrycja Wieczorkiewicz i. Aleksandra Herzyk w książce Ince, przepraszam, Przegryw o polskich Incelach i polskiej Incelosferze, gdzie właściwie też poznanie tych osób, z którymi tam mają do czynienia, ma miejsce w kilku przypadkach w rzeczywistości. I okazuje się, że właściwie te, te postaci, z którymi tutaj mamy do czynienia, to bardzo interesujący, właściwie w swojej bardzo specyficznej. Niszy internetowej ludzie. Fascynująca książka, serdecznie Wam ją polecam. No, ale właśnie tutaj ten element tworzenia pewnej persony, tworzenia pewnej postaci, budowania jej to coś co w filmie wirtualna Sobowtórka staje się tym najciekawszym tematem kilka skojarzeń właściwie filmowych pokazywaliśmy też na naszym festiwalu film w sieci Code in the Net taki to był anglojęzyczny tytuł czeski film dokumentalny też właśnie z taką mocną kreacją z budowaniem przestrzeni z zatrudnianiem bardzo młodo wyglądających dorosłych Osób to są dziewczyny, które mają po dwadzieścia kilka lat, ale jak widzicie, mają bardzo dziewczęce, wręcz dziecięce twarze, jako właśnie osób, które będą zakładały swoje konta internetowe i wystawiały się niejako na, na kontakt ze strony internetowych tak zwanych predatorów czyli pedofilów czyhających w sieci na bardzo młode osoby i one tutaj wciągają niejako właśnie w tą sieć owych, owych mężczyzn no i Cała ta sytuacja ma też taką konsekwencję w rzeczywistości, że kilku pedofilów internetowych udaje się zatrzymać i postawić stan oskarżenia, też skazać za właśnie przestępczość seksualną wobec młodych ludzi. Więc też po, podobny jakby. Aspekt, czyli wykreujmy coś sztucznego po to, żeby obnażyć rzeczywistość i pokazać, jak ona właściwie funkcjonuje w internecie. Jakby siostrzane trochę filmy, zdecydowanie tutaj ciężar gatunkowy. Mocny, bo jednak chodzi o też zmianę pewną w rzeczywistości, i ten film powstaje właśnie po to, żeby coś się tutaj jednak wydarzyło. Więc to taki, gdy mowa o tych mrocznych wymiarach internetu i tworzeniu person internetowych, to właśnie ten przykład, myślę, bardzo adekwatny. No ale to tutaj może przeskoczmy na chwilę do takiej szerszej, szerszej tematyki. Doppelgängerów czy właściwie Sobowtórów, odbić Z którymi mamy do czynienia W ogóle w popkulturze i, i w kinie Bo to jest temat, który kino Bardzo lubi Na ostatnim festiwalu w Gdyni Film Doppelganger Jana Holubka Święcił triumfy, choć nie do końca On opowiada jednak o doppelgängerze Raczej o skradzionej tożsamości Co też jest Jakimś wątkiem tutaj Jak najbardziej Adekwatnym, bo skradziona tożsamość, to jeden z takich tematów, które mogą przewijać się w twórczości dotyczącej również Internetu. Gdy mamy do czynienia z właśnie z ciekawymi opowieściami o Doppelgangerach, to myślę, że właśnie to odbicie w podwójnym życiu Weroniki to taki absolutny klasyk, który warto poznać. Film Jonathana, nie Jonathana, Jordana Pila To My, gdzie właśnie pod płaszczykiem rzeczywistości funkcjonują ci, którzy zostali wyparci, którzy zostali odrzuceni, którzy są niepożądani w kontekście społecznym. Taka podwójna, trochę taki upside down rzeczywistości. Komentarz mocny na temat sytuacji również w Stanach Zjednoczonych, jak to u Jordana Pila zawsze musi być jakiś komentarz. No bardziej takie, znaczy nie mówię lekko o tym filmie, bo to jeden z moich ulubionych filmów. Film Prestige, który gdzieś w stronę magii, iluzji i sztuczki magicznej prowadzi temat doppelgængerów. Film, którego nie wolno spoilować, więc jeśli uchowała się jakaś osoba, która nie widziała tego filmu, to serdecznie zachęcam, bo to jeden z naprawdę. Bardzo ciekawych filmów, też opowiadających o samym kinie, o jego magii, o tym, jak kino na nas działa, jak nas uwodzi. Christopher Nolan, absolutny mistrz opowiadania takich właśnie historii. Więc właśnie te, te odbicia, te, te spotkania to jest coś, z czym tutaj mamy też do czynienia. I temat ten eksplorowany jest przez twórców filmowych bardzo często, jak widzicie, w bardzo różne sposoby i warto. Myślę też w taki sposób spojrzeć na, na film wirtualna sobowtórka. Zdecydowanie też jest to taki film, który można by zestawiać z różnego rodzaju opowieściami spod znaku cyber. Nazwijmy to tak. Cyberpunk. Niekoniecznie rozumiany tutaj jako popularna gra, ale właśnie jako nurt w opowieściach science fiction też. Idzie w stronę tożsamości, realności tego, co jest prawdą o nas, czy właściwie wyobrażam sobie którąś część Ghost in the Shell opowiadającą właśnie o budowaniu z tych śladów cyfrowych nowego człowieka, nowej postaci, która właśnie czy jest prawdziwa, czy ma duszę, czy jest sztucznie wygenerowanym tworem. No te wszystkie rzeczy jak najbardziej tutaj można do tego tematu odnieść, bo właśnie w takim świecie cyber świecie różnego rodzaju Mechanizacji, cyborgizacji, tworzenia nowego, nowych wersji człowieka, klonowania również, jakby nie tylko ciała, ale też umysłu, przenoszenia świadomości ludzkiej właśnie do sieci. Też tutaj jesteśmy o krok od tego, bo sami zostawiając te wszystkie ślady, trochę, Tworzymy te nasze, y, nasze duchy, nazwijmy to tak, y, idąc właśnie nomenklaturą y, Ghost in the Shell, y, czy właśnie st stawiamy. Y fundamenty do budowania jakiejś naszej wersji w przyszłości. No tutaj oczywiście już sięgamy w domenę hard sci-fi. Teksty, które się tutaj tymczasem pojawiają, The Cyborg Manifesto Donny Haraway to jeden z takich tekstów dotykających tematyki cyborgów, ale pokazujących cyborgi jako kompletnie uwolnione od różnego rodzaju społecznych obciążeń, wymagań tożsamościowych, jednostki z przyszłości, tak trochę skracając to, o czym tutaj autorka pisze, neuromancer Williama Gibsona, to oczywiście klasyka, y y y y Takiej literatury cyberpunkowej i, i właściwie science fiction, też opowiadająca o tym, tej relacji człowieka z ekranem, człowieka z maszyną, o danych, strumieniach danych i tak dalej, Nigdy nie jest zekranizowana, ale bardzo wpływowa chociażby na Matrixa. Też właśnie te, te nasze ślady cyfrowe, czy nasze cyfrowe osobowości, to Pytanie o możliwość budowania relacji właśnie z taką postacią, która funkcjonuje już tylko w świecie, w świecie internetowym, nazwijmy to tak, czy w świecie wirtualnym. Film Her podnosi ten temat do poziomu melodramatu, właściwie niespełnionej historii miłosnej, w której to system. System komputerowy jest przedmiot, przedmiotem, obiektem właściwie, obdarzony głosem Scarlett Johansson jest obiektem uczuć, nazwijmy to tak, czy partnerką nawet przez jakiś czas. Głównego bohatera. No są to wszystko pytania spod znaku serialu, który, którego tytuł tutaj musi przynajmniej paść, czyli Black Mirror, serial przesunięty w rzeczywistości, o jak to autor mówił, o 10 minut wobec naszych czasów i spełniający wszystkie nasze technologiczne marzenia, o lepszej pamięci, o szybszych, szybszych szybszym dostępie do danych, o lepszej opiece nad dziećmi itd. i tak dalej. I tak dalej. Wpływający jednak na to w bardzo przewrotny sposób i, i pokazujący również te, te mroczne strony. Więc tutaj jesteśmy trochę w domenie science fiction, ale to nie tylko takie historie w popkulturze opowiadane są na temat pokrewny wirtualnej sobowtórce, no bo też kwestia mediów społecznościowych, tego jak one funkcjonują, jak na nas wpływają, jak my budujemy swoje internetowe, Persony. Świetny serial Mikaeli Coel, I May Destroy You, który znajdziecie na HBO, opowiada właściwie o bohaterce, która musi zmierzyć się z bardzo trudnym, traumatycznym wydarzeniem, jakim jest gwałt. Ale jednocześnie jest internetową personą, influencerką, pisarką. I na ile to jej doświadczenie może stać się również, że tak powiem, tematem jej funkcjonowania w internecie, na jakich warunkach i w jaki sposób, no to o tym właśnie opowiada ten, ten serial. Absolutnie świetny. Też znany i lubiany serial Mr. Robot, gdzie właśnie hakerzy i opowieści właśnie o tym, jak, jak można przechwytywać system tak zwany dla swoich korzyści, to coś, z czym mamy tutaj do czynienia. Dla mnie też takim punktem odniesienia jest, o, gdzież on się zgubił? żeby go tutaj nie, nie miała. Jest jeden z moich ulubionych filmów, teraz tutaj znajdziemy, jeden z moich ulubionych filmów z lat 90. dotyka podobnego tematu, mowa o hakerach. Jana Softleja z Angeliną Jolie i Johnem Lee Millerem, gdzie właściwie ten internet też jest pokazywany jako Strumienie danych, serfowanie w przestrzeni, bardzo taki właśnie fantazyjny i baśniowy obraz hackingu, tego, czym się właściwie hakerzy zajmują, bo rzecz jasna działają na rzecz systemu, nie są krakerami, nie wykorzystują danych jak bohaterowie filmu, który oglądaliśmy na Akademii Filmu Dokumentalnego, czyli filmu Sakawa, gdzie właściwie kradną czy przechwytują dane na temat na temat nieświadomych tego, że te dane trafiają na właśnie wielkie wysypiska śmieci w postaci twardych dysków Europejczyków i wykorzystują je po to, żeby jakieś korzyści finansowe z tego czerpać. Fascynujący też temat i też taki wymiar internetu, który warto tutaj przywołać, ale bardziej właśnie działanie na rzecz obalenia korporacyjnego systemu to, to jest coś, z czym tutaj mamy do czynienia, właśnie. W przypadku tego serialu, ale też sygnaliści, też opowieści, właśnie o tym, że jednak granice naszej wolności są naruszane, są nieustannie przesuwane drobne druczki, decyzje państwowe nasze, właśnie decyzje o udostępnianiu tego, co, co o nas to, to też temat nie przywołałam Wam wcześniej tego filmu, a powinnam. Citizen 4, czyli film o Edwardzie Snowdenie, film dokumentalny, który właśnie też ma taki dosyć ciekawy język opowieści, bo jest thrillerem dokumentalnym. Świetnie się to dzięki temu ogląda, bo zbudowane jest w odpowiedni sposób napięcie. Ale też różne opowieści o radykalizacji, i tutaj ten wątek radykalizacji pojawia się w filmie Wirtualna Sobowtórka. Chociażby w przypadku naszej bohaterki, która opowiada, jak to jej poszukiwania tematów dietetycznych zakończyły się właśnie pełną radykalizacją i wejściem nawet w sferę jakiegoś metafizycznego wellnessu i coachingu. arcyświetny na ten temat powstał podcast, który nosi tytuł Rabbit Hole, znajdziecie go w internecie. On śledzi opowieść właśnie o jednym człowieku, który odsyłany w tych propozycjach YouTube'owych bardzo mocno zradykalizował się w, w stronę taką radykalnej prawicy w Stanach Zjednoczonych. W pewnym momencie się zorientował, co się dzieje, i, i stał się bohaterem tego. Tego podcastu, ale ile jest osób, które się nie orientują, że algorytmy podsyłają coraz bardziej radykalne treści. Więc serdecznie Was zachęcam, żeby się właśnie z tą opowieścią o internecie zapoznać, podobnie jak z serialem o QAnon który mamy na HBO, Q nadchodzi burza. To też ten obraz, właśnie trochę równi pochyłej, czy pewnego wiru wciągającego, zresztą tutaj ten królik nie jest przypadkowy, mam wrażenie, wciągającego nas coraz dalej, coraz głębiej w świat mrocznego internetu. Oczywiście to nie są wszystkie i jedyne opowieści na ten temat w jaki sposób właściwie to może funkcjonować, w jaki sposób może działać. Jako duża fanka anime polecam wam też opowieść o świecie Yu w którym możesz być kim chcesz, czyli trochę właśnie jesteśmy tutaj w świecie naszych, naszych wirtualnych sobowtórów. Bell ma osody, gdzie właściwie ten bajecznie kolorowy, wspaniały świat You ma swoją internetową policję, ale ma też właśnie swoje internetowe gwiazdy, internetowe, bo to jednak taka przestrzeń wirtualna, więc to trochę skrót myślowy. Ma też właśnie możliwość nawiązywania kontaktu i realnego pomagania tym, którzy tej pomocy potrzebują. Piękna, baśniowa opowieść z takimi śladami pięknej i bestii. Zachęcam Was, żeby się z tym zapoznać. No i też mroczniejsza opowieść czyli. Perfect blue, Satoshi Kona, opowieść o gwiazdach, o gwieździe, która już nie chce nią być, ale ma swojego fana, który śledzi ją bardzo intensywnie, który no, też jest bardzo niebezpieczną postacią kryje się gdzieś za ekranem. Arcydzieło, gdy mowa o tym, jak można opowiedzieć historię właśnie takiej mrocznej. Postaci, która gdzieś tam otwana staje się osobą o potężnej obsesji na temat obiektu swoich uczuć, i tutaj ten internet staje się też takim narzędziem mrocznym przy okazji jest to też komentarz na temat przemysłu muzycznych, idolek i tak dalej skazany na film zrobił świetny materiał na ten temat, więc możecie sobie sprawdzić, widzicie jakby na koniec semestru proponuję Wam całe po prostu stosy rzeczy, które można oglądać i które można, dzięki którym można swoją wiedzę również popkulturową pogłębiać kocham te zajęcia, bo mogę się dzielić na nich tymi rzeczami, które naprawdę bardzo lubię i osadzać te filmy dokumentalne, z którymi Wy macie do czynienia właśnie w różnych kontekstach. Zbliża się semestr do końca, więc tutaj coraz bardziej kreatywne pytania są potrzebne, żeby zachęcić was do przygotowania prac zaliczeniowych. Oto pytanie na dziś. Internet jest. Kropka. To jasne, ale jak jest pokazywany na ekranie? Opowiedz o swoich ulubionych filmach, innych tekstach popkultury, czyli mogą być gry, literatura, seriale, co tylko sobie chcecie, w których jest on bohaterem lub ma znaczenie i lub ma znaczenie dla fabuły. Myślę, że pytanie dosyć kreatywne, że będziecie mieli tutaj używanie, że tak powiem. Zachęcam zatem, żeby się z nim zmierzyć. Już nawet nie zachęcam, tylko zmuszam Was trochę, bo jednak zaliczenie jest zaliczeniem. Przypominam też o obecnościach. Trzeba tutaj dosłać mi, te zaległe recenzje oceny już wkrótce będę się do wszystkich was odzywała także śledźcie bacznie swoje adresy mailowe no i cóż, widzimy się za tydzień, bardzo mnie to cieszy nie chcę się teraz pomylić bo mamy dwa pokazy w przyszłym tygodniu jeden dla waszej grupy drugi dla grupy osób z Akademii Filmu Dokumentalnego i filmy tak się składa każdy z nich mógłby trafić na zarówno na jedne jak i na drugie zajęcia więc pozwólcie, że sprawdzę tak, my oglądamy Całe to piękno i krew Laury Poitras, zresztą reżyserki filmu Citizen 4 opowieść o Nan Goldin, czyli na sam koniec spotykamy się ze światem fotografii, ale też światem zaangażowanych artystów. Piękna opowieść. Przy okazji też możemy poznać w taki sposób, w jaki prezentuje Nan Goldin swoje fotografie czyli w takich slajdowiskach właśnie jej, jej sztukę. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli ten film zobaczyć razem. Porozmawiamy sobie o nim trochę. Oczywiście też padnie pytanie, bo możecie go jak najbardziej wykorzystać do, do naszej pracy zaliczeniowej. No to co? Widzimy się 23 stycznia o godzinie 17 w kinotece. Karolina już wysłała Wam w tej sprawie maile. Nie pozostaje pożegnać się internetowo z Wami. Dziękuję bardzo za ten semestr spędzony w tych różnych wnętrzach z Dzidziusiem lub bez. Bardzo się cieszę, że wzięliście udział w naszych zajęciach. Serdecznie zapraszam na Akademię Filmu Dokumentalnego 2. Która startuje w następnym semestrze. Jeśli nie byliście na Akademii Filmu Dokumentalnego, część pierwsza, to też Was zapraszam w semestrze przyszłym, zimowym. Zajęcia na pewno będą się odbywały. No i co? I dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Do zobaczenia w prawdziwym świecie. <laughs> to bardzo miłe. Jeszcze raz dzięki i wszystkiego dobrego. Dla tych również, którzy się nie pojawią, bo wiadomo, że nie każdy będzie mógł przyjść. Fajnie, że byliście z nami. Pa!